Cześć, z tej strony Mateusz, witam was w programie filozoficzno-satyrycznym, gdzie hejtujemy wszystko, co się da, nie znając się samemu kompletnie na rzeczy. Słuchajcie, dzisiaj będę marudził o instruktorach fitness. Słuchajcie, tak jak prowadzę ten kanał na YouTubie 2 lata, tak jak 2 lata wstawiam zbyt przemądrzałe filmiki, nigdy nie pokazałem na filmie żadnego instruktora z czempiona, z mojej siłowni, która została zamknięta tydzień temu. Spokojnie, mam dla was dobrą wiadomość, otworzę się, jeśli wszystko pójdzie dobrze, za miesiąc w innym miejscu. Ale nie pokazałem nigdy żadnego instruktora, bo czempion ich po prostu nie ma. Są, krążą takie legendy, że kiedyś ci instruktorzy byli. Ja za swojej świadomości czempionowej ich nie do końca pamiętam, może jednego czy dwóch. Nie wiem, czy to kwestia finansowa, że się nie dogadali, czy po prostu nie byli potrzebni, czy czempion już bankrutował wcześniej, ale nieważne. Natomiast idąc do każdej możliwej sieciówki, czy to jest Calypso, czy to jest świętej pamięci Pure Atomy, czy to jest McFit, czy jakaś inna nam śmieszkowa siłownia, zawsze napotykamy kilku instruktorów, którzy siedzą tam i z reguły, nie mówię, że wszędzie, z reguły się po prostu obijają. I w sumie zastanawia mnie, bo oczywiście nigdy nie podszedłem do danej osoby, ponieważ ja umiem tylko hejtować w internecie, nie umiem hejtować w rzeczywistości. Wiadomo jak to jest, tak jak wszyscy co napiszą w komentarzu. I słuchajcie, nigdy nie zapytałem się takiej osoby, co ty tu robisz, gościu? Bo być może doszedłbym do jakiegoś ciekawego wniosku, że ta osoba nie robi nic. Słuchajcie, jakiś czas temu prowadziłem w Calypso Europlex trening personalny. Przyszedłem tam pierwszy raz w życiu. Rozglądam się. No siłownia całkiem fajna, szkoda, że na wejściu jest wielki telebim i generalnie czuję się bardziej jakbym był na stadionie niż na siłowni, albo w kinie ewentualnie, no ale dobra, no to tam ćwiczę, rozglądam się, siedzi sobie jeden instruktor na stołku, drugi gdzieś tam, coś tam odwalają, sobie śmieszkują. Podczas gdy ja zaczynam prowadzić ten trening, dookoła jeden typek robi przysiady. Zamiast robić głębokie, robi tam jakieś ćwiartki i się cieszy zadowolony. Jest drugi typek, który no okej, być może robi głęboko, tylko że stopy zamiast tak schodzą mu się tak. Już tak naprawdę nie wiedziałem, kiedy się zabije. Na szczęście nic mu się nie stało, bo tam zbyt dużego ciężaru nie miał. Dlaczego nie miał? Prawdopodobnie nie umiał sprogresować, bo robił źle. Czy jakikolwiek instruktor mu pomógł? Nie, mimo że siedziało ich trzech. No i co się działo dalej? Po dosłownie 10 minutach mojego treningu personalnego, który generalnie nie przeszkadzał nikomu, przychodzi do mnie menadżerka, tu nie wolno prowadzić treningów, jeśli chce pan prowadzić treningi, to może pan uiścić opłatę 1100 zł. Generalnie, okej, wiadomo, regulaminy są po to, żeby się ich słuchać. Wiadomo, że i tak nikt nie czyta regulaminów, gdy przychodzi na siłownię. No bo po co? A później się okazuje, że nie może rozwiązać umowy na przykład i się męczy przez pół roku, żeby rozwiązać umowę, albo na przykład przestaje płacić, przychodzi do niego komornik. Pozdrawiam jeszcze raz Pure Atomy, do Pure Atomy wrócimy oczywiście. No ale, no dobra, no nie wolno, no okej, rozumiem, szanuję, są jakieś zasady, że nie wolno. No ale dobra, trzech instruktorów, trzech cwaniaczków poskarżyło się menadżerce, że jest tu taki typek, który prowadzi trening personalny. Podczas gdy oni, pies ogrodnika, nie potrafią podejść do kogoś, nie potrafią zagadać, ej ziomek, robisz źle. Okej, być może mają płacone za godzinę, za siedzenie i opierdalanie się, ale w takim wypadku, no co jest? Ja mam naprawdę sporo znajomych, którzy prowadzą różnego rodzaju treningi personalne i generalnie właśnie co jakiś czas dostaję takie pytanie. Ej, słuchaj, czy znasz jakieś miejsce, gdzie można trenować ludzi bez konieczności użerania się, dyskutowania z instruktorami, którzy po prostu przypieprzają? Mi taka sytuacja zdarzyła się tylko raz w życiu, ale słyszałem, że bardzo często zdarza się w McFitie. Mi się nie zdarzyła nigdy w McFitie. No i okej, być może to ma jakieś swoje racje, ale tak naprawdę chciałem się was zapytać, o co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Czy jak działa ten biznes? Jeśli ja płacę za karnet danej siłowni, niezależnie czy to jest jednorazowe wejście czy karnet, siłownia zarabia. Przyprowadzam osobę, której chcę pokazać przysiad, czy jakieś tam inne ćwiczenia, jakie wykonywać technicznie, jak się nie zabić. Ta osoba wchodzi na siłownię, musi zapłacić karnet, musi opłacić wejściówkę. No i albo osoba już ma karnet i przychodzę ja, płacąc jednorazową wejściówkę, albo jest odwrotnie, ponieważ no teraz już praktycznie nigdzie nie ma darmowych wejściówek na pierwsze wejście, ale no to jest zrozumiałe, bo się teraz na siłownię się niezbyt opłacają. Kolejny raz tutaj pozdro do Pure Atomy, które zbankrutowało. No i zobaczcie, przychodzą dwie osoby, jedna płaci siłowni, druga płaci siłowni, dogadują się. I teraz powstaje pytanie, kiedy, w którym momencie jest trening personalny? Czy w momencie, kiedy przychodzi kolega z kolegą, jeden pokazuje drugiemu? Czy w momencie, kiedy jedna osoba nie ćwiczy, a druga ćwiczy? Czy w momencie, kiedy no w sumie sami powiedzcie, nie? No i teraz pytanie, kogo to boli? Czy to siłownie boli?
Nie, to nie boli siłowni, bo siłownia ma to w dupie. Siłownia dostaje kasę za dwie osoby, które przychodzą i płacą. Wiecie, kogo to boli? Instruktorów. Instruktorów, którzy siedzą 8 godzin, nic nie robią. Czasem im się zdarzy posprzątać po kimś talerze, chociaż to na pewno nie w Pure Atomy. No i tak 10 raz wspominam już o tym Pure Atomy, ponieważ tam jedyne, co mogłoby się jeszcze stać, to żeby ktoś pluł na podłogę, bo wszystkie inne patologie to już tam były. No i słuchajcie, ja z reguły nie pomagam ludziom na siłowni. W sensie, jeśli ktoś sobie ćwiczy i nie ma żadnego instruktora, no to dobra, no to jeśli dana osoba ćwiczy gdzieś przy mnie na podobnym stanowisku, to zdarzy mi się coś powiedzieć, ale ja nie jestem osobą, która się po prostu wpieprza. Założenie jest takie, że jesteś takim ziomkiem, który w sumie już ćwiczy 3 lata, patrzysz, jak koleś mało się nie zabije, naprzeciwko niego stoi instruktor, który rozmawia z jakimś innym ziomkiem, ma go w dupie. No i teraz pytanie, czy to jeśli zwrócisz mu uwagę, jeśli zwrócisz uwagę instruktorowi, to czy zachowasz się nieuprzejmie, czy może powiesz, może by jednak do cholery zabrał się za instruowanie, nie? Ja wiem, że są takie opcje, że można iść na recepcję, gdzieś tam powiedzieć, potrzebuję treningu personalnego, więc wtedy taki instruktor jest brany, prowadzi ten trening. No i w sumie wychodzi na to, że to jest ich jedyna praca. Jeśli ktoś jest totalnie nieogarnięty, to będzie siedział tam cały dzień, nic kompletnie nie robił i on nie znajdzie tej osoby, którą mógłby na przykład poprowadzić, której mógłby zrobić trening, ponieważ to zakładam, że siłownia wtedy płaci za ten trening. Poza Calypso Europlex, gdzie w sumie ty płacisz siłowni za to, że możesz cokolwiek robić, więc to jest dosyć dziwne. No i ten mój ból dupy i te przemądrzenie się jest zasadniczo o te dwie kwestie. Co robi instruktor? Czy ktoś mi jest w stanie napisać w komentarzu, ja nie jestem znawcą świata, nie wiem wszystkiego, zawsze się do tego przyznaję, jak ktoś mnie pyta o coś, nie mam pomysłu jak odpowiedzieć, to odpowiadam, nie wiem. No i tym sposobem, możecie mi napisać w komentarzu, co robi na waszej siłowni instruktor? Też słyszałem, że są tacy, którzy są zbyt nadgorliwi, że oni się wpieprzają. Mi się to akurat nie zdarzyło nigdy, chociaż wydaje mi się, że to mogłoby być ciekawe, ponieważ wielokrotnie, jeszcze raz tutaj 10 raz Pure Atomy, tam gdy parę razy tam byłem, to ludzie z instruktorami wyczyniali naprawdę masakryczne rzeczy, jak na przykład pamiętam Magnolia Wrocław, Pure Atomy, trening personalny jakiegoś tam ziomka, prowadzi go instruktor z klubu, ładuje go na jakąś tam piłkę rehabilitacyjną, robi rozpiętki. No to zajebisty pomysł, nie? No ale pomijając to, na pewno jeśli wasz instruktor na siłowni jest tym, co się kompletnie nie zna, się przypieprza, to na pewno ktoś z was jest tym takim małym hejterem. Tak, właśnie do ciebie mówię, to ty jesteś tym hejterem, co musi na każdej wizycie na siłowni uciąć pogawędkę z takim cwaniakiem i na przykład podyskutować z nim. No ale tak jak mówię, no mi się to nigdy nie zdarzyło. Nie widziałem, żeby podszedł do mnie, nie widziałem, żeby podszedł do kogoś, kogokolwiek innego na siłowni. Więc to moje pytanie, możecie napisać w komentarzu, co ten instruktor robi i czemu, druga rzecz, czemu instruktor ma ból dupy, że dwie osoby przychodzą i dają hajs w siłowni, osoba trenująca i osoba trenowana. Przychodzą, dają hajs w siłowni, siłownia zarabia, więc co jest tutaj nie tak? Czemu na siłowniach jest zakaz prowadzenia treningów personalnych? I do którego momentu jest ten trening? Czy jak przyjdę z ziomkiem, to już jest trening personalny? No i jeszcze na koniec miałem się chwileczkę pośmiać z Pure Atomy, także naprawdę nie życzę nikomu źle, ale... A proszę powiedzieć, czego się pan śmieje najczęściej? Jakby Pure Atomy... Pani sobie głupi ryj rozwalił. I to by było tyle na dzisiaj w tym odcinku hejterskiego marudzenia. Oczywiście, co ja się tam znam, możecie napisać w komentarzu, co ja się tam znam, możecie napisać w komentarzu, co robią instruktorzy na waszych siłowniach, czy są spoko, czy są chorzy. Tyle hejtowania i na razie. Shit, better get lit when I give you that fire, light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that, shit, better get lit when I give you that fire, light up.